Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku mega sensacja. Mamy, moi kochani, produkty z Grecji, z FIFA 365 2022. Opowiem Wam historię, jak to się wszystko zdarzyło. Zamówiłem sobie u mojego znajomego produkty właśnie w Grecji ponad miesiąc temu. I tutaj pokażę Wam teraz na odcinku, co do mnie przyszło parę dni temu. Duża, duża paczka. Powiem Wam, że musiałem poprosić mojego przyjaciela, by otworzył u siebie w domu na filmie większość starter packów, bo zamówiłem sobie ich kilkadziesiąt. Tutaj na odcinkach będzie 10 do otworzenia. Tutaj są 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 10 starter packów. Jakbym chciał, żeby mój przyjaciel wysłał mi to wszystko, no to paczuszka by była mega ciężka i musiałbym zapłacić za samą wysyłkę, moi kochani, 1200 zł, więc to jest troszeczkę no, przesada. Dlatego poprosiłem go, by otworzył większość u siebie, a mi wysłał na odcinki 10 starter packów. Do tego mamy tutaj tego oto boksa z blisterkami. Otworzymy sobie i zobaczymy, jak one wyglądają. Blisterki nie były takie ciężkie, nie były duże, więc wysłał mi wszystkie 10. 10 blisterków z tej greckiej wersji, 5 euro jeden taki blisterek. Natomiast starter pack, zaraz Wam powiem, ile kosztował starter pack. 10 euro starter pack. Oprócz tego załatwił mi również multipaki, dwa te same, mają identyczne, moi kochani, limitki. Valbuena, jak widzicie tutaj, z Olympiakosu, Sterling, i drugą limitką jest ktoś z PAOK-u, Crespo. Czyli to są kolejne dwa produkty. No i mam tutaj mega dużo saszetek, które on otworzył, właśnie te starter paki, i w każdym starterze są 4 saszetki, więc mega dużo saszetek jest luźnych. Zrobimy sobie też osobny odcinek z otwierania 100 saszetek. Jak zawsze robię to z każdej kolekcji. Więc myślę, że będzie mega fajnie w kolejnych dniach, na kolejnych filmach z tej edycji. I dostałem jeszcze od niego w prezencie 2 multipaki z poprzedniej edycji. Mamy tutaj Fortunisa na limitce plus jedna standardowa, i to chyba jest tutaj Kevin De Bruyne, tak? Kevin De Bruyne, i trzecia jest z PAOK-u, Limnios. Także chciałbym tutaj podziękować mojemu przyjacielowi. Thank you very much, my friend, for helping. No i jest album, gdzie włożył mój przyjaciel limitki, które otworzył z tych starter packów. Wam zaprezentuję pokrótce, co tutaj fajnego mi wpadło. Jest kilka nowych limitek, których w ogóle nie miałem, z tych standardowych, z tych international. Nie mówię tutaj właśnie o greckich, tylko tych zwykłych. Ramos, Mbappé, Fernandes. Tutaj mamy 3 razy Mbappé, Neymar. Tutaj 2 razy Ramos. Następnie Salah, Van Dijk, Werner, Mount, Sterling, Gündogan, De Bruyne, Cancelo, Dybala, Ronaldo, Ibra. Tutaj jest Cancelo, Kessie. Nie miałem Kessiego jeszcze, więc to jest kolejna nowa limitka do kolekcji. Miller, Lukaku, Neuer, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Modric, Haaland, Felix, Suarez, Aguero, Messi, Griezmann. Tutaj znowu mamy Ronaldo, Dybale, lewy, ale już w koszulce naszej reprezentacji, Kessie, Miller, Mbappé, Suarez, Werner, czyli ci, którzy wcześniej już byli.
No i tutaj zaczynamy, moi kochani, karty z Olympiakosu. Massouras, El Arabi, Papastopoulos, Bouchalakis, Villa, Semedo, Rabciuk, Kamara, Vaclik, El Arabi, Papastopoulos, Soares, Villa, Semedo, Tsiolakis, Kamara, Vaclik, Valbuena. Jak widzicie, jest troszeczkę powtórek, więc już teraz mówię Wam. Jeżeli ktoś zainteresowany, to kto pierwszy, ten lepszy, bo naprawdę nie ma tego dużo. Już więcej nie będę zamawiał. Sama wysyłka kosztowała mnie prawie 500 zł, więc naprawdę nie jest to proste, nie jest to tanie. I jeżeli ktoś będzie chciał ode mnie zamówić sobie kompletny set, bo myślę, że będzie jeden set jednej i drugiej drużyny dla mnie i będzie jeszcze zebrany kolejny set jednej i drugiej drużyny kompletny, więc kto pierwszy, ten lepszy dostanie, zakupi sobie ten zestaw. Tutaj mamy PAOK, z PAOKu Varela, Kaduri, Zivkovic, Paszalakis, Świderski, nasz reprezentant, Schwab, Rodrigo, Ciolis, Ingason, Vieirinha, Douglas i Crespo. I tutaj na dole mamy ponownie powtórki. Świderski, Schwab, Varela, Ciolis, Ingason, Kaduri, Zivkovic, Crespo, Douglas. Później, jeżeli ktoś będzie chciał, no to będą jakieś tam sety, gdzie na przykład będzie 10 z 12 kart. Dlatego tak jak mówię, kto pierwszy sobie zamówi, to będzie miał więcej tych kart w secie. Patrzyłem na eBayu, nie ma w ogóle tych kart wystawionych, kompletnych setów, więc widzę, że to nie jest takie proste. No i co? Będziemy mieć do otwierania wiele produktów. 10 zestawów startowych, 10 blisterków, 2 multipaki, no i luźne saszetki. To zrobimy, tak jak mówię, osobny odcinek, gdzie będzie 100 saszetek i zobaczymy, ile w tych 100 saszetkach wpadnie nam rarek. Także moi drodzy, już teraz Was serdecznie zapraszam. No i co, czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie dzisiejszego odcinka i przesyłeczki, którą dostałem z Grecji. Tutaj jeszcze te dwa multipaki, to sobie też osobno otworzymy na odcinku. Mamy po jednej saszetce, checklistę, książeczkę. No i jak widzicie, też są dwie limitki greckie z tamtego roku. Ok, to wszystko na dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Oglądajcie również mój drugi kanał. Wpadajcie na filmy. Będą linki, odnośniki do filmów. Także serdecznie Was zapraszam. Żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.